Cześć, dzisiaj spełniamy kolejne marzenie. Zobaczmy, co to za marzenie. Cześć wszystkim, nazywam się Dominik. Mam 12 lat, interesuję się piłką nożną, w szczególności Legią Warszawa. Na meczach Legii podoba mi się ten doping, ta atmosfera i to wszystko. Z Legii najbardziej lubię Cholewkę i Antona. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Postaramy się Dominikowi zrobić niespodziankę i spełnić jego marzenie. To co, Antolka, spełniamy? Spełniamy. Cześć, jedziemy właśnie odwiedzić Dominika, zrobić mu miłą niespodziankę. Mam nadzieję, że się ucieszy, także ruszamy. Właśnie przyjechaliśmy pod dom Dominika, mamy dla niego prezent, za chwilę go od nas otrzyma. Mamy nadzieję wciąż, że będzie się bardzo z tego cieszył, więc idziemy. Dobry! Dzień dobry! Cześć Dominik! Jak się masz? Cześć chłopaki! Mamy ciebie. Gratulacje wygranej w Krakowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tu mamy prezent dzięki, dla ciebie. Dzięki bardzo. Wiemy. No. Wiemy, że śledzisz. No. Szczególnie twoją bramkę widzimy. O, dziękuję ci bardzo. Ja cały czas... Specjalne. Ja cały czas oglądam plakat, który od ciebie dostałem. Piękna bramka z tym widzimy. I to dla mistrza. Medal. Medal. Dzięki, dzięki. To założy. Pożyczki. Dzięki. Medal. Dzięki bardzo. Który zacząłeś karierę? Pierwszy klub, w którym zacząłeś grać? SMS Łódź. A ty, Antona? Dynamo Zagrzeb. A to no, SMS Łódź, Dynamo Zagrzeb. Poważna firma. Kuj? Ulubiony mój z Wisłą, te 7-0 słynne. I wtedy tak, jestem na murawie przed meczem. Na murawie wtedy i mówię, idę na górę. A tak, wychodzę z tunelu lotu. No mówię, co? Już jestem 0. I tak. No ale nie wiedziałem, żeby wtedy aż tak Wisłę rozniesiecie, nie no. Mati, tylko proszę cię, więcej minut. Bo ty tych minut masz mało strasznie w tym sezonie. Zrobię co będę mógł. Zadzwonię do trenera. Tak, zadzwonię. Halo, tu trener Michniewicz. Proszę, żeby Mati wyszedł w wyjściowym składzie, dziękuję. Cześć, dziękujemy ci bardzo. Powodzionka. I wam też, chłopaki. I kolejnych 3 punktów w następnym meczu. Ja będę obserwował, a jakby co, Mateusz? Dzwonisz, dobra.